Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Sopocie. Sopot to jest kurort. Good morning. Polish Television National. Hello. Polish Television National. You working is Marine? Working Marine? No. It's touristic. Touristic. Good, very good Sopot. Yeah, very good. Very good. Really good. I say you from city? Huh? You from city? Delhi. Delhi? Delhi. Ah, Hindi. Bye-bye. No tak, widać, że Hindusi też tu są w Sopocie, bo to jest kurort. Jak pisze na drzwiach tej restauracji, Sopot jest kurortem. Mamy taką restaurację, też kurort. No ale dzisiaj dość drogo tam jest, nie poszedłem sobie na obiad. No ale jak to w kurorcie, ceny są specjalnie duże. Restauracja kurort, prawda? W Sopocie się dzieje tutaj, bo tu jest Państwowa Galeria Sztuki, taki piękny budynek. Tam mamy, można sobie rehabilitację zrobić, bo przepraszam pana, Pomorska Telewizja Narodowa. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, a pan tutaj spaceruje? Pan turysta? Przyszedłem, mieszkam w Pasłęku, Pasłęka pan tak? Tak, przyszedłem. No jak się podoba? Wiosnę dzisiaj mamy, czy jak? Trudno powiedzieć. Bo wszyscy mówią, że wiosna. Śnieg. No na to wychodzi, ale wychodzi na panie, śnieg. No chmury to zawsze są nad morzem, to pan nie wie? I wiatr też, nawet latem. No tutaj nasz muzyk jak zwykle gra. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Jak pan myśli, jest dzisiaj wiosna? Pomorska wiosna? Telewizja, już telewizja. Tak, telewizja. Ja myślę, że dzisiaj jest... Zaraz, ale ja pana pytam, niech pan się nie wtrąca. Ty, czy pan uważa? Sobie... Pan przestań pić piwo, bo zaraz policja pana zgarnie. Faki się. No ja to mam nagrane. No. Mam nagrane? Oczywiście, jest dowód rzeczowy. To dowódź, idź kurwa do domu, kurwa. Zaraz sam pójdziesz do domu. Się... Zaraz sam pójdziesz do domu. Kurwa zupy nagotuję. Przestań. Sam zaraz sobie pójdziesz do domu. Chłopie, uważaj, bo zaraz zarobisz trapę. Weź tą kamerkę i spieprzaj. No. Sam spieprzaj. Weź to piwo i idź stąd. I to zaraz. Masz jakiś problem? Dzieci się patrzą, dzieci się patrzą. Tak, a ty się nie patrzysz, kurwa, się... wariacie, kurwa. Sam jesteś wariat. No. Odejdź, chłopie, bo policja będzie. Zostaw to. To jest, Kijek, to jest własność. Idziesz do domu, czy mam ci pomóc, mnie to. Kurwa. Ja sam pójdę. To no, ty też idź do domu. No ja to mam nagrane, zaraz policja przyjedzie. No i dobrze. Bo to jest niepewnie... Co to jest? Już dzwonię po policję, ja mam to nagrane wszystko. Mam nagrane wszystko. Prześpicie piwa jest karalne. I jeszcze zaczepia ludzi. Wulgarnie się tam. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, czy to jest wiosna? Prawie. Dzień dobry, proszę panią, ja tutaj robię reportaż, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej i Neon 24. Tutaj jest agresywny człowiek, który pije piwo pod Państwową Galerią Sztuki na deptaku i zaczepia ludzi. Mi chciał kamerę wyrwać. Wyzywał mnie. Tutaj przy Sopocie, w Sopocie. No jesteśmy plac Zdrojowy, na Placu Zdrojowym. Plac Przyjaciół Sopotu i Plac Zdrojowy. Tutaj jest taki drogowskaz. No, restauracja, kurort, a obok jest Państwowa Galeria Sztuki. No i stary budynek tego rehabilitacyjny do tej szpitala. Znaczy on tu stoi pod słupem ogrzeniowym, pije piwo, wylewa te piwo po ulicy i dalej stoi. Agresywny człowiek z piwem. Ja to mam nagrane na kamerze, to co on robi. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, czy to jest wiosna? Pani mówi, że nie. To jest weekend, tam 19. Tak. Bardzo proszę. Ale gdzie by trzeba wsiąść i gnać jak najdalej do Niemiec? Gdzieś tam... No czekam, aż przekażą zgłoszenie do policji. Widać policja jeszcze się nie dowiedziała, bo ja dopiero na 112 zadzwoniłem. A ten człowiek dalej pije piwo pod słupem ogłoszeniowym. Niestety praca fotoreportera nie jest, że tak powiem, bezpieczna i bezstresowa. Nawet z głupiego można, proszę państwa, ten. Informacje, bilety sprzedają
A tam już jest Monte Cassino. Dziękuję. Pozdrawiam was z Sopotu, obok hotel Sheraton, jak widać. Pozdrawiam was redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej, Sławomir Ziębiński. Dziękuję.